odbywają się targi pszczelarskie w Łowiczu. Jest to symboliczna data, bo jednocześnie będziemy święcić sztandar Regionalnego Koła Pszczelarzy. Pszczelarze nasi z Regionalnego Koła czekali aż 77 lat, kiedy zostanie ten sztandar zrobiony i poświęcony. W tej chwili znajdujemy się na ulicy Kaliskiej 5 i czekamy na wykład pana doktora habilitowanego Zbigniewa Lipińskiego, który wkrótce tu nadejdzie i poprowadzi wykład o chorobach pszczół. Na targi zjechało bardzo dużo pszczelarzy, wystawców, producentów sprzętu. Mieliśmy około 40 producentów sprzętu. W tej chwili przyjechało około 30 producentów ze względu na pogodę. Sporo osób obmówiło, no bo taka pogoda, no nie wiadomo jak będzie. O 12 będzie, pół do 11, pół do 12 będzie wymarsz pocztów sztandarowych do Bazyliki Katedralnej i będzie tam msza, którą będzie celebrował proboszcz katedry ksiądz Wiesław Konieczny. Będzie tam poświęcenie sztandaru, będzie piękna msza i później będziemy z powrotem wracać tu do restauracji Polonia w Zaciszu na symboliczne wystąpienia, na nagrody, na wbijanie gwoździ. No i później będzie na koniec będzie występ zespołu pieśni tańca Blichowiacy, to jest zespół regionalny ze szkoły na Blichu. Będzie naprawdę bardzo to impreza uroczyście się zapowiada. Zapraszamy wszystkich Łowiczan i nie tylko na targi, które dzisiaj trwają od godziny 8 do godziny 18.